Dobra, lecimy 20 odcinek, to włosy mi dęba stają. Może ktoś ma jakiś płyn na pozbycie się włosów. Jedziemy. No, maty hetmanem wyszły. Tego mata lubię dawać, tu nie można iść w prawo, w lewo, dzieci mają problemy z tym matem. Lecimy dalej. No tu mat hetmanem w jednym ruchu. Piony, piony. Aha, strzałki sobie mogę uruchomić. Gdzie te strzałki mogę uruchomić? Może w tym? Nie. No nie. No nie wiem, gdzie te strzałki. Tu gdzieś. Też nie. Dobra, lecimy bez strzałek. Tu dajemy mata. O! Mam i strzałki. No już. Podajemy mata. Pion, pion, pion. Hetman, hetman, hetman. I te dwie figury pomagają nam, bo blokują, tu zmienię na zielony, może będzie łatwiej. Lecimy dalej. Oj, 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 jaki trudny mat hetmanem. Kto to takie ustawia? A, bo to czarny mi daje mat, a nie taki trudny. Skoczek, hetman idzie do króla. Ojej. Hetman idzie do króla i daje mata. Idziemy dalej. To nie ma mata w... A to co to jest? A, mat w dwóch. Idziemy królem, czekamy i dajemy mata. Ojejku. A to zadanie znam. To zadanie znam. Tu trzeba wejść hetmanem, nie można. Albo tu, żeby... Aha, już wiem. Nie puszczamy go tam, idziemy tu i to dajemy mata. O! Nie puszczamy, nie puściliśmy go tam. I tu dajemy mata. Odcinając pole G4. To takie zadania lubię. O, już wcale nie są takie łatwe. A to jest bardzo proste zadanie. Na cugzwang. Idziemy tu i król sam wchodzi. Mam bardzo ładne zadanie. Wcale nie takie łatwe. Na maty w dwóch ruchach dokładnie to samo. Idziemy tu, król wchodzi. Dajemy mata. To samo, tylko w drugą stronę. To trzeba przyjść tu. Ja te zadania mam, bo w książce Polgara, Laszlo Polgar wydał taką książkę i tam były. Tu królem przychodzimy tak, żeby pójść na dwie strony. Nie wiem, czy ja tego nie robiłem. Idziemy dalej. O! To zadanie... Idziemy tu. No co to jest? Co on mi tu pokazał? Szedłem tu, jak on tu, to tu. No dokładnie to samo. Tutaj mnie skrzywdził trochę, to nie ma znaczenia. Nie wiem, czy mi zabrał elo. A tu to chyba trzeba dać mata w paru ruchach, no bo jakże to tak. A. I to. Dobra, idziemy na coś trudniejszego. Maty w jednym ruchu. Idziemy następny. Maty. O! Wieża odcina, pion odcina. Bardzo ładny mat z końcówek wieżowych. Idziemy. A to co? A pioneczkiem daje mata, bo to czarnymi. Król przycięty. Zrobimy 10 takich matów. Hetman odcina.
Pionek daje mata. Bardzo lubię takie maty. Pionek daje mata. Tutaj była ofiara wieży, pion zbił wieżę i pion dał mata. Pion daje mata. No pięknie mi idzie, ale jestem genialny. Pion daje mata. Viva Szczęce, takie zadania są. O, to trudne. Pion daje mata. Jeszcze dwa. A tu czarnymi daje mata. Pion, bo tu goniec, 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 pion. I ostatnie zadanie z tych. Ach, odblokowanie gońca. Pięknie. Lecimy dalej. Tu jest, nie wiem, że tu jestem na poziomie czwartym, ale trudno. W ilu ruchach? A, dorabiamy hetmana. Czy będzie mat? Skoczek, skoczek, hetman. Będzie mat. Szybko musimy sprawdzić, czy wszystkie pola wokół króla są atakowane. Tutaj trzeba gdzieś podejść wieżą. Ta wieża odcina, ta wieża odcina. Ta musi dać mata, pion. Co? Pion. No nie, no taki wstyd, to mi pan. Jerzy zaraz krytykuje, że mata w jednym ruchu, a Maciuś to się będzie śmiał, bo Maciuś takie maty to robi w 3 minuty, a ja wcale. Hetman, skoczek, skoczek, pion. Pion musi dać mata. Tu czarnymi, pion. Pięknie, jak pięknie mi idzie. Tu wieża daje mata, ta odcina, pion daje mata. Goniec czarny, pion biały. I tu pion daje mata, ale ten. Wieża odcina linię szóstą. No pion to łatwe. Jak pion, to pion. I ostatnie zadanie, pion daje mata. No to ten. Jedziemy dalej. Zadania ciekawe. Nabranie figur. Jedziemy po kolei, bierzemy konisia. Tu kombinujemy białymi na wzięcie figury. Bijemy konisia. Robimy zadanek parę. Tu czarnymi. Bijemy konisia. To są bardzo ważne zadania dla dzieci. Przypominam, skracają czas redukcji elementarnych błędów z 2 lat do pół roku do 3 miesięcy. Konika bijemy. Konika. Konika. Konika i lecimy na trudniejsze, bo ktoś się będzie ze mnie śmiał. Jedziemy. Wieża daje mata. A, warianty. Jak tu, to tu. Co, źle coś pokazałem, no. To jak źle pokazałem, to co mam tu zrobić? No to skończyłem. No to trudne zadania. A tutaj odciągamy. Odciągamy, odblokowujemy linię, znaczy się i matujemy. To by mi się podobało. Jeszcze jedno.
Tu jest goniec G6, zaciągnięcie hetman H5. Hetman H5 nie daje mata. Hetman musi stać. Wieża F6 nic nie daje. No trzeba zacząć od goniec G6. A i wieża G4. Goniec G6. I wieża G4. I wieża daje mata. Tu czarnymi dajemy siatkę matową. A cóż my tu widzimy? Widzimy, że jak napadniemy, no damy wieżę szacha. Wieża się obroni, potem trzeba chytrze hetmanem napaść gdzieś. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. No dajemy szacha wieżą. I co, hetman B7? No dajemy szacha wieżą, bo nic innego nie ma. Co ja tu zrobię? A, hetmanem mam zagrać. A to hetmanem muszę... O, tu. Na dwóch. A po król, no mogę zbić wieżę, a mogę dać szacha wieżą. Kazał zbić wieżę, no dobra, przechodzimy dalej, bo czas leci. Elementarne kombinacje, no to jedziemy. Kombinacje piątkowe, hop. Czarnymi, hop. Ale pięknie mi idzie, hop. Robimy te widełki, zaraz wyjdziemy z tych widełek, hop. Pion dochodzi do hetmana. Widełki. 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 I idziemy dalej. Jednak to podobno nieciekawe. O, mamy jeszcze. Taktyka dla początkujących. Hetman matuje. O, trzeba te pola. Bardzo trudny mat. Goniec matuje. Bardzo łatwy mat. Bardzo łatwy mat. Tutaj goniec blokuje. Bez gońca nie ma mata. A to jest zakończenie studium. Znam to studium. Chyba to studium. Opisywałem. Kubiela. Goniec, bo koń domyka. Tu można było hetmana zaoferować na F6. Wcześniej. Tu goniec daje bardzo ładnego mata. Dałem parę takich matów. A to jest to zakończenie studium. Kubiela. Jest w pierwszej dziesiątce studiów przeze mnie skomentowanych.
I ostatnie będziemy dręczyć, bo to jak wiemy, że końcem, to idziemy dalej. Taktyka dla początkujących. Jak hukniemy, bije hetmanem, to bierzemy hetmana, jak bije, to dajemy mata. Szach. Zabieramy hetmana. Zostaliśmy z koniem więcej. Dalej. Czarnymi kombinujemy. O, taką kombinację to ja robiłem. No może nie taką, bo tu trzeba zrobić... Oj, 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 oj. Goniec A3. A, skoczek H4. Odciągnięcie. Odblokowanie linii. I szachmat. Oj, oj, oj. Jakie piękne. A tu hetman jest niebroniony, więc tego hetmana trzeba wygrać. Na przykład ruchem skoczek G2. Albo... skoczek H3. Król do rogu. Skoczek G2 wygrywa hetmana, bo jak bije król, to szach z odsłony, a jak bije hetman, to podwiązka. Cóż my tu widzimy? Wisi koń. Wisi na B7. Możemy zbić na A3. Trzeci raz zaatakować punkt B2. I ostatnie, może nam się uda. Tu mamy szaszka. Jak zbijemy na C3. Moment. Zbijemy na C3, to jest dobre, ale nie forsowne. Ale możemy konia odciągnąć na D1 forsownie. No nie, no teraz nie mam mata, co ja chciałem. Nie, nie, no to źle zrobiłem, no trzeba było trzepnąć hetmanem. Przeoczyłem. Dobra. Dalej idziemy, bo tu się widzowie denerwują. Atak na króla. O, maty w jednym ruchu powinny być. A tu jest w dwóch. Podchodzę królem. I matuję. O, a dużo tych zadań nie robimy. To już podchodzę królem i matuję. Podchodzę królem i matuję. Trzeba królem podejść najpierw, żeby hetmana bronił. To robimy szybko, to ćwiczymy na prędkość. Podchodzę królem i matuję. I jeszcze i ostatnie. Podchodzę królem i matuję. No, lecimy. A tu mamy... likwidacja figury broniącej linii. Tu jest skoczek. Skoczek broni ósmej linii. Bardzo ładnie. Tu czarnymi kombinujemy. To jest taki mat, że znowu skoczek broni ósmej linii, wieża związana. Bardzo ciekawy mat, wieża nie może bić, a hetman daje mata. Powtarzalny mat. Tu znowu czarnymi kombinujemy, chcemy się dostać na G2 albo hetmanem tu. Skoczek nam przeszkadza, jak go trzepniemy, będzie po ptokach. I cóż my tu widzimy, że hetman daje mata? Goniec zasłania, hetman da szacha i da mata.
i tu mata. I ostatnie robimy, bo już mi się zmęczyli, a zasługujemy na odpoczynek o tej porze. O, znane zadanie. Likwidujemy obrońcę, słabość ósmej linii. Myślę, że dzisiaj się postarałem. Dziękuję.